Nie będzie wielkich zmian na przejeździe kolejowym na ulicy Święciechowskiej w Lesznie. Pomysły zbudowania tam wiaduktu lub tunelu nie mają szans na realizację. W związku z planowaną przez PKP modernizacją linii kolejowej nr 14 do Głogowa, poseł Grzegorz Rusiecki zapytał o możliwość wybudowania na Święciechowskiej bezkolizyjnego przejazdu. Mógłby to być na przykład wiadukt lub tunel. Odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury na poselską interpelację nie pozostawia złudzeń. Nie ma szans na tak daleko idącą przebudowę. Modernizacja przejazdu, która jest planowana, zwiększy jednak bezpieczeństwo na nim i komfort przejazdu. Wiceminister Andrzej Bittel, który podpisał pismo, przekonuje, że to, co uda się zrobić w trakcie planowanej modernizacji, zależne jest od tego, czy uda się otrzymać na nią dofinansowanie z Unii Europejskiej. Kiedy można spodziewać się rozpoczęcia prac na leszczyńskim fragmencie linii nr 14? Dokładne daty nie są znane, jednak jak czytamy w odpowiedzi na interpelację posła Rusieckiego, naprawę przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu ulicy Święciechowskiej planuje się skoordynować z remontem na wierzchni drogowej tej ulicy, który wstępnie jest planowany przez zarządcę drogi w 2021 roku.